Witam Was serdecznie i zapraszam na mój kolejny film. Dzisiaj coś dla graczy, mianowicie klawiatura Color Mastera Suppressor Gaming Keyboard. Za chwilkę sobie ją wyjmiemy z opakowania i zobaczymy, jak to wygląda, ale zanim to uczynimy, kilka informacji, które znajdziemy na tyle. Przede wszystkim możliwość programowania klawiszy makro, a to dzięki Rapid Engine, tak zwanemu 32-bitowemu wbudowanemu w klawiaturę. Również możemy zapisać sobie tutaj do 5 profili pod naszym kątem, podświetlane klawisze, jak i również klawisze multimedialne, także tutaj nie tylko klawiatura dla graczy, ale również sprawdzi się ona w codziennym użytkowaniu, na przykład przy oglądaniu filmów czy słuchaniu muzyki. Także pozwólcie teraz, że wyjmiemy sobie klawiaturę z opakowania i zerkniemy, jak to wygląda. Klawiaturka za chwilę, natomiast teraz zobaczymy, co mamy jeszcze w opakowaniu. Przede wszystkim kabel USB do podłączenia klawiatury pod kompa, tutaj nie jest on przytwierdzony na stałe. Instrukcja obsługi, dwie ulotki ze skrótami klawiszowymi, to się z pewnością przyda. Instrukcja, jak zamontować tutaj podkładkę pod nadgarstek, bo jest ona przykręcana. Ciekawe rozwiązanie. Być może ma to swoje plusy, bo nie będzie ona nam się wysuwała niepotrzebnie, także tak wyglądają akcesoria. A teraz zwrócimy sobie uwagę na głównego bohatera. I sama klawiatura, wcześniej również wspomniana podstawka pod nadgarstek, kilka gumowanych nóżek, aby naślizgała nam się ona po biurku. Nakładamy ją w ten sposób na klawiaturę, przykręcamy od spodu, aby solidnie się trzymała. Same klawisze są powleczone powłoką antypoślizgową. Raz, że fajnie to wygląda, dwa, że palce nam się nie będą ślizgały po klawiszach. Przyciski makro po prawej stronie, również na górze pod klawiszami funkcyjnymi ukryte są przyciski multimedialne, jak i na przykład od oświetlenia, czyli możemy sobie włączyć, wyłączyć podświetlenie, zmieniać jego natężenie za pomocą oczywiście przycisku FN. Co ważne, w przypadku klawiatury dla graczy mamy blokadę przycisku do wyjścia do Windowsa, co jest dużym plusem. Kilka kolejnych przycisków multimedialnych, również diody m.in. od Caps Locka, Num Locka, klawiatura numeryczna, także możemy tej klawiatury spokojnie używać również na co dzień, nie tylko do grania. I na górze nie wiem, czy jest wyświetlacz, o tym się przekonamy za chwilkę. Wejście USB tutaj z tej strony klawiatury i na spodzie cztery potężne gumowane nóżki. Jeżeli chcecie używać na przykład klawiatury na płasko, nie ma problemu. Nie będzie ona Wam się ślizgała po biurku. Lub też możecie wysunąć sobie nóżki, które regulują Wam wysokość klawiatury. Możecie ustawić ją pod kątem. Też gumowane na końcach. Także tak to wygląda. Teraz pozwólcie, że podłączę klawiaturę pod kompa i zobaczymy, jak wygląda między innymi podświetlenie i inne funkcje. Nie mogło oczywiście zabraknąć softu dołączonego do klawiatury. Tutaj możecie zaprogramować sobie każdy jeden przycisk w klawiaturze i zapisać później sobie do 5 profili pod własnym kątem, także każdy gracz powinien znaleźć coś dla siebie. Macie osobną zakładkę do profili, żeby w łatwy sposób między nimi sobie przeskakiwać. I oczywiście tworzyć możecie makra do 75 makr, a to jest możliwe właśnie dzięki silnikowi Rapid Engine 32-bitowemu. Także tyle, jeżeli chodzi o software, a teraz zerkniemy sobie jeszcze na klawiaturę i jej podświetlenie. Klawiatura posiada nie tylko podświetlone klawisze, ale również ich tło, czyli background tak zwany. To jest najmocniejsze akurat nasycenie podświetlenia, natomiast możemy sobie to zmniejszać. Zmniejszymy sobie teraz na mniejszy poziom i jeszcze mniejszy, także mamy trzy poziomy jak gdyby nasycenia podświetlenia klawiszy lub możemy to podświetlenie zupełnie wyłączyć. Klawiatura powinna kosztować na półce sklepowej około 200 zł. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo jeszcze bodajże tego produktu na polskich półkach nie ma. Ode mnie leci rekomendacja. Dlaczego? Dlatego, że macie 75 programowalnych makr. To umożliwia właśnie m.in. wbudowany Rapid Engine, 32-bitowy. Dodatkowo każdy z klawiszy jest programowalny. Software dołączony jest bardzo czysty i przejrzysty. Nawet by się zrymowało. Dodatkowo macie podświetlone klawisze. Możecie wyłączyć, włączyć podświetlenie, ściemnić, rozjaśnić. I oczywiście klawiatura może jak najbardziej służyć do codziennego użytkowania, ponieważ macie klawiaturę numeryczną, jak i również klawisze funkcyjne. Także tyle ode mnie dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego razu. Hej!